serdecznie w imieniu naszego zarządu i w imieniu swoim prezesa Okręgu Warszawskiego Zarządu Polskich Artystów Plastyków na Mazowieckiej, w naszym domu artysty plastyka i w ogóle w naszym domu. Mam ogromną przyjemność powitać dzisiaj Państwa na wystawie Mariana Murawskiego, naszego członka, wielkiego artysty, który niedawno od nas odszedł, więc chciałabym w pierwszej chwili skupienia uczcić minutą ciszy jego pamięć. Dziękuję Państwu serdecznie. Cieszę się, dziękuję, że tak liczne grono przyjaciół, artysty, dzisiaj tu widzę jego fanów, to jeden z naszych wielkich artystów. Jeszcze niedawno wręczałam mu Złotą Gloria Artis za całokształt twórczości. Jeszcze niedawno miał u nas wystawę, 5 lat temu. Jeszcze niedawno z nim rozmawiałam, słuchałam jego powieści, jego żony. Tak, i tutaj właśnie to jest takie piękne, bo to było małżeństwo cudowne. To była taka pieśń życia. I to też się odbija w jego obrazach, chociaż one są takie silne, takie męskie. I słuchajcie, i takie kochające. Kochające życie, mocne, silne i przede wszystkim też stworzył je geniusz. Bo Marian nie tylko tworzył obrazy, ale jego przepiękne ilustracje do książek to jest historia. Marian w ogóle jest historią. Ja zresztą czuję jego obecność i chciałabym też, żeby Państwo poczuli. Bo artysta poprzez swoje dzieła tak naprawdę nie umiera, nie odchodzi. My możemy go nie widzieć, ale on jest z nami. Tak, czujecie to, kochani? Tak, wy też czujecie. I żona, i córka, i cała rodzina. Słuchajcie, to jest piękne, bo takich ludzi, którzy żyli cały czas pasją, to jak on opowiadał o tym, jak ukochał tą naszą polską ziemię, tą naszą ojczyznę, i tą ziemię tragiczną, ale też silną. One są te obrazy, zobaczcie, malował je w różnych okresach czasu, prawda? Ale one są ciągle aktualne. Nawet w tych dzisiejszych trudnych czasach, prawda, pokazują, że Polska, nasz kraj, nasza ojczyzna przezwycięży. Wszystko jest silna mocą takich artystów, takich wspaniałych ludzi. Słuchajcie, kochani, nie będę tu mówiła o zasługach, bo mamy tutaj tak dużo i można to wymieniać przez naprawdę parę ładnych godzin. My po prostu Mariana kochaliśmy, kochamy i kochać będziemy. Jest naszą chlubą i ja jestem dumna, że mogę dzisiaj otwierać tą wystawę, że to tak na mnie przyszło. Dziękuję za to, że Marian jest z nami. Marian, dziękuję Ci bardzo, bo czuję bardzo silnie Twoją obecność. Chcę, żeby to wszystko czuł, żeby ta energia szła. Pamiętajcie, i tu jest też, widzę, moje dzieci, moich artystów, bo to jest nasz dom. I ten dom, wiem, walczę o niego dzielnie, tak jak mogę, w tych trudnych czasach. Bo my musimy przezwyciężyć to, co się w tej chwili dzieje. Jest bardzo trudno, wiem, co myślą artyści w pracowniach. Pamiętajcie, spójrzcie na te obrazy. Weźcie od nich siłę, kochani wszyscy. Wiem, że tworzycie w swoich pracowniach. Widzę te twarze, czasami trochę smutne, uśmiechnięte. Słuchajcie, jak jesteśmy razem w naszym tutaj domu, przetrwamy, nie zginiemy, jesteśmy silni naszą sztuką. Tak jak Marian był, jest i będzie poprzez swoją sztukę. Dziękuję Państwu, a teraz oddaję żonie i córce. Przede wszystkim chciałam strasznie podziękować wszystkim, którzy tutaj przyszli i oglądają obrazy Mariana.
My się niedawno mieszałyśmy, bo miał garaż, czyli pani prezes nam cały czas te obrazy. Przynieśliśmy ich dużo więcej. I koncepcja była, że miała być wystawa i malarstwa, i ilustracji. Ale obrazów było tyle, że połowę musieliśmy zawieźć z powrotem do naszych pracowni. A jest tutaj tylko sygnał, tutaj w tym przejściu, że zapowiedź. Ta wystawa związana z ilustracją odbędzie się. To wkrótce właśnie się. Pani prezes miała ten gest, że taką inicjatywę od razu powzięła i ja jestem szczęśliwa, że będzie następna wystawa ilustracji. Marian był mistrzem w każdej dziedzinie, sztuki, którym się dotknął. Był wspaniałym ilustratorem. Te obrazy, jak zobaczyłam teraz w tym pomieszczeniu, to też jakby je widziałam pierwszy raz, chociaż oglądałam je mnóstwo razy. I zrobiły na mnie olbrzymie wrażenie. Uważam, że naprawdę jest wspaniałym artystą, zawsze go podziwiałam. I był wspaniałym mężem i ojcem. Wszystko to, co tutaj jest, to ma korzenie z jego miejsca, w którym się urodził. Urodził się w cudownym zakątku Suwalszczyzny, nad całym jeziorem, wśród lasów, wśród kamieni, które tutaj się pojawiają. Tak, i mamy zaszczyt tutaj gościć pana prezydenta Suwał. To zapraszamy tutaj, bardzo serdecznie. Strasznie dziękuję. Jestem szczęśliwa, że właśnie Marian z tą ziemią jest związany i poprzez postać prezydenta, z którą mieliśmy kontakt, bo było kilka dużych wystaw na Suwalszczyźnie dzięki właśnie mecenasowi pana prezydenta. I bardzo proszę o dwa słowa. Bardzo prosimy, to jest serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się niezmiernie, że po raz kolejny mogę tutaj być wśród Państwa i podziwiać twórczość, pracę świętej pamięci pana Mariana. Była to postać wybitna, nieduzinkowa. Jak od czasu do czasu mieliśmy możliwość rozmowy, dyskusji, no to on był, tak nakręcał się pan Marian, że bardzo dużo opowiadał, mówił to tak od serca. Taki sympatyczny, ciepły człowiek, oprócz tego, że był wybitnym artystą. Na pewno jego te prace pozostaną dla kolejnych pokoleń i cieszę się niezmiernie, że tacy ludzie pochodzą z mojego regionu, z Suwalszczyzny, gdzieś tam nad jeziorami, wśród lasów rodzą się takie wybitne jednostki, później odchodzą w sensie tak, znajdują swoje partnerki, emigrują za nimi, ale z wiekiem wracają. Wracają, wspominają i odpoczywają na pięknej, bajecznej Suwalszczyźnie. I podziwiam panią Elżbietę, że ona zawsze jest tak świetnie przygotowana i to jest naprawdę szapoba, bo to no bo ja myślę, że ja wiem, że pani podtrzymywała pana Mariana, szczególnie w ostatnich latach, kiedy ciężko chorował, ale dla nas to wielka radość i szczęście, że możemy być ze sobą, że możemy podziwiać i wracać pamięcią do Mariana. Na pewno gdzieś tam patrzy i opowiada. Dziękuję Państwu za zaproszenie. A ja chciałam serdecznie podziękować tym wszystkim ludziom, dzięki którym wystawa odbyła się i nasze zamiary doszły do szczęśliwego końca. Osoby to są przede wszystkim pani prezes, rada artystyczna, przede wszystkim matka, która była Elżbieta i żona, która była pomysłodawcą tej wystawy, władzą miasta Suwał, które nam tutaj podnoszą w taki sposób też i poprzeczkę, bo są niezwykle szacownymi przedstawicielami. Tak również członkom Związku Polskich Artystów Plastyków, członkom, którzy pomagali nawet przy wystawie. Chciałam również prosić o parę słów wybitnego krytyka sztuki, pana Wojciecha Krauzego. Proponował, żebyśmy tę wystawę projektowali
nie tylko jako pożegnanie Mariana. Marian odszedł jako człowiek. Można powiedzieć, że odszedł jako artysta, ilustrator. No, los nam zostawił Mariana malarza. I to dla nas to jest cudowna sprawa. Ale proponowałbym, żebyśmy Mariana przyjęli do tego świata nowego, świata klasyków naszego malarstwa. I mamy Mariana klasyka. I powiem Państwu, że jak zobaczyłem tutaj te obrazy jego, no nie mogę się nadziwić monumentalizmowi tego obrazu. No ale tu jesteśmy właśnie, ten klucz do otwarcia właśnie artysty polega na tym, że artysta, który przez kilkadziesiąt lat zajmował się ilustracją, a więc dziedziną niesłychanie drobną, delikatną, wymagającą ogromnego skupienia, no i dającą efekt w postaci kartki, strony książki. Ten artysta, który troszkę z przypadku musiał wrócić do malarstwa i przez ostatnie kilkadziesiąt lat mieliśmy go za malarza, ten artysta zostaje dla nas tutaj wsparty tą wystawą malarzem. Wielu ilustratorów to byli malarze. Marian musiał tę swoją malarską namiętność nieco schować przy ilustracji. Ale przecież te wszystkie ilustracje, ja dlatego do tej ilustracji tak nawiązuję, bo my tu możemy na wystawach oglądać jego duże, wielkie obrazy. Ta wystawa ogromną ma moc wizualną przede wszystkim. Właśnie ten monumentalizm każdego fragmentu jego odczucia tamtego pejzażu, całej tej suwalskiej krainy. Jeszcze słówko o tamtym miejscu, które poświęcone zostało temu dębowi Mariana. Więc proszę Państwa, to oczywiście nie jest drzewo, które tam wyrosło w siedzibie państwa murawskich, w Gabrychudzie, tylko to jest też dzieło ilustratorskie. Otóż Marian tutaj stworzył, wyreżyserował, skomponował sam ilustrację natury rzeźbiarskiej. To jest dzieło przestrzenne, dzieło pełnowymiarowe, można powiedzieć, że gigantyczne, bo przerasta nawet te obrazy. 30 metrów. Marian, wykonując to drzewo swoje, ten dom, wznosząc go na nowo, nawet przez chwilę nie próbował go upodobnić do tego krajobrazu, do tej prawdziwej, żywej przyrody. Nie. On w tę naturę wstawił coś specjalnie, innego, sztucznego, to prawda. Ale on zostawił po sobie właśnie taki pomnik ilustracji Bogu. Żeby nie przedłużać tutaj, ja teraz wręczam dyplom Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów dla Elżbiety Murawskiej za przygotowanie tej wystawy, no myśmy też uczestniczyli, robić malarstwa Mariana Murawskiego, męża ukochanego, w dniach 3-28 marca 2023. Jestem mile zaskoczona i strasznie dziękuję. Cieszę się, że widzę wszystkie te uśmiechnięte buzie. Bardzo Wam dziękuję. Czuję tą fantastyczną energię wśród nas i czuję też energię Mariana. Jest z nami, bo wielcy artyści zawsze zostają z nami. Naprawdę duchowo. I to czujemy, myślę, wszyscy. Bardzo serdecznie jeszcze raz Państwu dziękuję.